Witajcie, Joanna Hoj, z tej strony z kanału Kiematki Słowianki. Jestem znowu w stałym mieszkaniu, aktualnie minimalistycznym, ponieważ nic w nim praktycznie nie ma. I ponieważ nic nie ma, to mam nadzieję, że jest dobra akustyka, bo nie wzięłam mikrofonu i mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Chciałam powiedzieć w tym filmie o egzorcyzmach. Takiego tematu jeszcze nie było. A ponieważ krąży wokół tego wiele nieporozumień, czy jakichś takich, no jest to kolejny stereotyp, to chciałabym trochę się nad tym pochylić. No bo jak wiecie, ja różne rzeczy robię, różne rzeczy testuję. Teraz przyszła kolej, czy testuję, po prostu próbuję dowiedzieć się dokładnie, kim jestem i o co chodzi w relacjach wokół mnie. Poza tym dużo mam na sobie, w tym wcieleniu. No i chcę w tym 45 roku życia, jak to mówiłam już wielokrotnie, wszystko tak domknąć, pozakańczać, żeby wejść w nowe życie, że tak powiem. I tą karmę jednak trochę odwalić, którą na siebie wzięłam i dużo takich rodowych spraw. Ale o tym mówiłam trochę w innych filmach, więc teraz nie będę powtarzać, może jeszcze zrobię oddzielne jakieś filmy. Teraz chciałam powiedzieć o egzorcyzmach. Słuchajcie, no podejrzewam, że macie w głowie taką definicję, że egzorcyzmy to jest wyrzucanie złych duchów i że zwykle robi to ksiądz i że jest to w ogóle sprawa taka, że to już musi być tak jak w filmie nie wiem, Egzorcysta, gdzie po prostu gałki się przekręcają, głowa naokoło i po prostu jakieś wulgaryzmy lecą, a jest to na przykład opętane dziecko czy coś w tym stylu. Wiecie, podejrzewam, że tak też może być. Rzeczywiście jest tak, że jesteśmy tutaj w tym świecie fizycznym, ale otacza nas jak najbardziej świat duchowy, przenikamy się, te wszystkie światy się przenikają, poziom astralny jak najbardziej, tak naprawdę to jest na wyciągnięcie ręki, także ja nie mówię tutaj do materialistów, a jeżeli to... sekunda. No dobra, ale do rzeczy. Egzorcyzmy to jest faktycznie oczyszczanie się albo kogoś, ale jednak dobrze, gdy robi to specjalista, zaraz powiem, kto to może robić, oczyszczanie faktycznie z tych wpływów duchowych i są to energie. Słuchajcie, to nie jest tak, że jakiś szatan w nas wlazł i zachowujemy się totalnie jak po prostu świry, czy w ogóle jakiś po prostu szatan, tak? Jesteśmy szkodliwi dla społeczeństwa. Tak też może być, bo oczywiście psychopaci to mogą być też osoby po prostu opętane. Natomiast myślę, że w ogóle tego sporo jest. Im bardziej idziemy w stronę materializmu i negujemy świat duchowy, tym jest trudniej. Bo tej sfery nie da się de facto wyprzeć. W każdym razie chciałam to trochę odkłamać. Egzorcyzm to jest po prostu w ogóle egzo to znaczy wyrzucić coś na zewnątrz, czyli usunąć tego złego ducha, ale lepiej powiedzieć, żeby nie było jakichś nieporozumień, po prostu oczyszczanie. To jest po prostu oczyszczanie z tych niepotrzebnych, obciążających duszę energii, cudzych energii, energii różnego typu, różnych poziomów, energii, to mogą być energie osób, które dusza jakby wciągnęła do siebie, to mogą być energie rodowe, innych dusz, które już odeszły, mogą być kawałki, jakby, elementy tych energii, to mogą być różne energie innego typu, energie na przykład słów, obietnic, klątw. I teraz zaraz powiem trochę, dlaczego ja to mówię w ogóle. Bo to jest, słuchajcie, tak jak jakby przyszła na to pora i ja widziałam, że w pewnym momencie w życiu być może to mnie zaciekawi, tym się zajmę, czyli karmą rodu i tym wszystkim, takim duchowym, całkowitym oczyszczaniem. Natomiast już jak robiłam kiedyś radykalne wybaczanie, to taka lampka mi się zaświeciła, że uwaga w ogóle, bo ludzie mają stereotypy w głowie i na przykład radykalne wybaczanie
Tak trochę skaczę, ale mam nadzieję, że chwytacie mój tok myślowy. Radykalne wybaczanie. Taka technika, to tak naprawdę nie powinno się mówić wybaczanie, bo się to źle kojarzy, zwłaszcza po polsku, bo wcale tej osobie toksycznej innej nie trzeba wybaczać, tylko ja na przykład na to mówię radykalne uwalnianie. I to jest dużo lepszy termin, bo to jest radykalne uwalnianie. Po prostu puszczamy tą złą energię. Ok? I teraz egzorcyzm to jest kolejny stereotyp, jakby, który ludzie zwykle mają. To jest coś takiego, tylko na dużo większą skalę i bardziej jednak jest to za pośrednictwem specjalisty. W sensie ktoś po prostu nas oczyszcza, uwalnia naszą pozytywną energię poprzez oczyszczenie z tych negatywnych energii, ok? I teraz tak, jakiś konkret bym chciała, bo jak gdyby już więcej gadać nie będę na temat jakby stereotypowego tutaj tej wizji. Natomiast dwie rzeczy. Faktycznie może być tak, jeżeli jesteście katolikami głęboko w tym, to w ogóle nie wiem, czy jest sens to robić, ale faktycznie egzorcyzmy robi ksiądz, robią księża, chociaż wcale nie są w tym dobrzy i skuteczni, tym bardziej, że jakby oni wypędzają te złe duchy, te energie negatywne, no właściwie to można powiedzieć, że są złe duchy, zaraz Wam powiem dlaczego, jakby zła energia, zły duch to jest to samo. Oni wypędzają do piekła, na dno piekła. Jakby po co, dlaczego, niech one idą, bo to mogą być jakby cząstki dusz naszych rodowych, które nie poszły do światła, bo nie znalazły drogi. Dlaczego my mamy taki, to jakby uważać, że to też jest ten zły duch, który na nas wisi, a tak może być, i wysyłamy go do piekła. Puk, puk, do światła niech idzie. Tam, gdzie jakby nie może znaleźć drogi. Także księża tu trochę jakby nie robią dobrze tej całej akcji oczyszczania. Natomiast są specjaliści, którzy się tym zajmują i ja nie wiem, czy ja lubię polecać. Jest kilka takich osób, które mnie nie zawiodły. Na przykład to całe oczyszczanie robi mi pani Anna Atras i myślę, że jest ok. Tak samo Leszek Żądło, tym się kiedyś zajmował i ją polecał, tą panią. Ona napisała o tym książkę. Każdy niech będzie odpowiedzialny za siebie i swoje wybory. To takie samo, jak ja mówię o 5 przemianach i mówię o całkiem młodej kobiecie Monika Biblis. Tak, chyba nie poplątałam nazwiska, która napisała świetną książkę o tym, jak wyleczyła swoje dzieci. I to jest dla mnie wiarygodne. Ja zrobiłam tak samo i też udało mi się osiągnąć takie efekty. Nie miałam oczywiście tak strasznego stanu jak ona, ale jednak. Więc jakby to jest kwestia, komu ufać. Pani Ania robi takie badanie. Robi się po prostu takie za stówkę, takie podstawowe badanie na wpływy astralne i to może Wam po prostu powiedzieć, że spoko luz, w ogóle jesteście ok. Bo to zależy na jakim się jest, jakby co się robi, jak się ma zadania duszy. Może być tak, że jakby z luzem weszliście w to wcielenie. Chociaż myślę, że zawsze są jakieś obciążenia. I jakby ani nie wychylacie się za bardzo w świecie, ani nie weszliście w jakąś bardzo trudną rodzinę. Nie wiem, każdemu myślę wychodzi co innego. Generalnie, u mnie na przykład sporo wyszło obciążeń rodowych, czyli i coś, co jakby karma z obu rodów, ale głównie kobiet z rodu mojej matki. I to też jest jakby, to też pokazuje takie badanie. Ono jednocześnie pokazuje coś, co człowiek sam musi się tym zająć, na przykład programy rodowe, druki, nikt Wam tego za Was nie zrobi, to trzeba samemu zrobić, natomiast inne rzeczy mogą podlegać oczyszczaniu. No i teraz co? Jest tych etapów chyba ze 3 i jest coś takiego, że co to może być? Co podlega temu oczyszczaniu? Co jest jakby, co to są te energie negatywne? Zobaczcie, jest na przykład tak, sprawdza się tak, ilość duszy, duchów przypadkowych, duszy cierpiące, które nie odeszły do światła, podczepiające się na chwilę lub na stałe, szukające kontaktu na jawie lub śnie i mogą to być dusze niezwiązane z rodem, z rodziną i one mogą mieć wpływ na osobę albo nie. Na przykład u mnie jest tak, że one nie mają wpływu na wolę, ale są gdzieś, obciążają te energie, jakby, rozumiecie? To się oczyszcza. Dalej, na przykład ilość duchów rodzinnych, rodowych, związanych,
I tutaj na przykład jest już ileś tam i szkodliwy wpływ na wolę 23%. To nie tragedia, ale jakiś tam jest, rozumiecie? Jeżeli są to dusze rodowe, to tym większy jest wpływ zwykle na nas. Wpływ od osób żywych. No, to są właśnie te tak zwane toksyczne związki. Na ile my jesteśmy pod wpływem czyimś, chcemy spełniać czyjeś obietnice, oczekiwania, to wszystko są negatywne energie. Rozumiecie? Dobra, i to się bada. Dalej jest na przykład intencje osób, których wpływ został wykazany w analizie. I zobaczcie, i się sprawdza te intencje. I zazwyczaj one jakby to są negatywne, ale warto wiedzieć, o co chodzi. Zobaczcie, wychodziły u mnie na przykład takie rzeczy, że ktoś życzy mi samobójstwa, ok? Działa na mnie jakaś magia liczb i symboli. Zresztą nic dziwnego, jak się w iluś wcieleniach bawiłam magią wcześniej. Ktoś straszył i tak dalej. To może iść od dzieciństwa. To może być rodzic, który kiedyś wrzasnął na dziecko, rozumiecie? To nie jest nie wiadomo co. Trzeba sobie zdać sprawę, że wszystko na nas wpływa. Wszystko, zwłaszcza w takim bardzo wczesnym okresie. Stresy matki, wrzaski, toksyczne sytuacje, ok? I to wszystko jest coś, czego można się oczyścić i po prostu potem jest łatwiej żyć. Zobaczcie, jest tak. Poczytam Wam te komentarze, bo nie chcę, żeby ten film był za długi. Obciążenie programami rodowymi oznacza, że badana osoba dostała geny obciążone stresem przodków. Co to oznacza? To, iż badana osoba będzie podatna na podobny stres, podobne choroby, będzie kreować podobne sytuacje, które wywołały stres u osoby, od której odziedziczyła geny. I to zazwyczaj chodzi tutaj o wdruki i programy rodowe. Ale te programy rodowe to jest też tak zwany zły los. Okay? I to może być co? To może być programy zaniżające samoocenę, rywalizacja, program biedy, wojenny, religijne, pokutne, misyjne, tworzenia długów, nerwic, depresji. Okay? Podejrzewam, że macie bardzo podobne. Ale to są programy. Z tym zazwyczaj trzeba sobie radzić samemu. Teraz jest dalej tak. Szkodliwe oddziaływanie na badaną osobę od osób żywych, czyli czarna magia i inne praktyki opierające się na energetycznym działaniu, ataku energetycznym i psychicznym. A to tak jak powiedziałam, to może być zła energia wysyłana przez kogoś, stres, słowa, myśli. Okay? I na przykład u mnie jest ponad 55%, to jest dużo. I z tego się oczyszcza. Z tej energii, która została wysłana i sobie tak wisi, oblepia nas. Własne szkodliwe oddziaływanie na otoczenie, toksyczne oddziaływanie, wysyłane życzenia i klątwy. Uważajcie, co mówicie. To znaczy, ja się tak mądrze teraz, ja też to robię. Ja to już wiem i nadal to robię. Wpadam w te programy depresyjne. Zaraz Wam powiem może kilka przykładów. O co chodzi z tymi programami, w jaki sposób zwykle post factum się domyślamy, o co chodzi. Ilość energii astralnej, którymi badana osoba jest oblepiona. 225. Masakrycznie dużo. I co to jest? Energie astralne, to tak brzmi, nie? No ale co to jest? Przełóżmy z polskiego na nasze. Aha, taka dygresja, ale a propos. Dzisiaj widziałam wpis pana Leszka Żądło. Takie proste coś, ale podejrzewam, że nie każdy to rozumie. I on napisał po prostu, że złe duchy oddziałujące na nas to są jakby oddziałują przez negatywne uczucia. Złość, gniew, smutek, żal. To jest działanie złych duchów. I to jest w tym sensie, co to są te złe duchy. Teraz dobre duchy to jest wtedy, kiedy mamy uczucie spokoju, radości itd. Dlaczego? Bo zobaczcie, to złe duchy, dobre duchy, to są te energie astralne. I teraz co to jest? Energie złe. Presji, oczekiwań, wyobrażeń, wizji projektowanych na daną osobę, dotyczących tego, jak ma się zachowywać, stać, jeść, siedzieć, co robić, jak myśleć, co czuć i jak żyć. Czyli to są wszystkie te oczekiwania, ale też jakby złości. Okej? Okay? Yy,
no ja mam 225, to jest i taki komentarz, to jest dużo, ludzie mają wobec Pani duże oczekiwania. Tak, tak to odczuwam. Programy destrukcji, autodestrukcji. Ok? Programy destrukcyjne, energia skierowana w stronę otoczenia i niszczenia związków relacji. Czyli też coś, co wisi nad nami, co nas niszczy. Autodestrukcyjne, przeciwko sobie samemu. Dalej jest układ energii, ile jest ognia, ile wody. To też się wyrównuje w czasie oczyszczania, bo ważne jest, żeby było tyle samo ognia. Bo jeżeli jest za dużo ognia, to się wypalasz. Ja tak mam. Jeżeli jest za dużo wody, to jest depresja. Mój syn tak ma. Co właściwie może być co może być pretekstem takim, albo jakby takim punktem, żeby zrobić to? Wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy właśnie czujecie, że nie możecie dalej, że się wypalacie, że macie depresję, że wasze dziecko zachowuje się agresywnie, że po prostu dostajecie świra, albo po prostu bardzo martwicie się o dziecko czy siebie, czy kogoś, kogo jakby nawet męża, tak? To zrobić to badanie i sprawdzić, co tam jest. Okej. Może być tak, że jest też oddziaływanie cieku wodnego. U mnie tego nie ma, ale na przykład szlaku astralnego jest. To też się oczyszcza. Szlak astralny to inaczej ścieżka przepływu negatywnej energii. Wszystko energia. Ścieżka przejścia duchów odnosi się do miejsc, które tworzą między sobą pomost, łatwość dla przepływu energii astralnych. Dalej jest jeszcze oddziaływanie szkodliwego promieniowania komputera i tak dalej. Ja myślałam, że jest jakoś strasznie dużo. Nie, mam 12%, ale już mój syn ma więcej. To jest też jeden z powodów, dla których nie ma już smartfona. No bo jednak to jest non-stop oddziaływanie. Uważam, że komputer na kabel wystarczy. Dalej, klątwy i życzenia. Czyli uwaga, co się mówi i co się wkłania od innych. Usuwać tą energię natychmiast, a jeśli nie, to potem. Szkodliwe życzenia, które trafiły w osobę. Ilość klątw i szkodliwych życzeń, które osoba sama sobie posłała, przeklinając los, życie, pracę, pieniądze, partnera. No nie dalej, jak dzisiaj to zrobiłam. Po prostu stwierdziłam, że mam dosyć. W ogóle jestem walnięta w czoło po prostu, żeby brać na siebie tak dużą karmę i żeby po prostu tak sobie życie skomplikować. To też nie było fajne. No ale cóż. Potem obszary życia, w które trafiły klątwy i szkodliwe życzenia. I bardzo widać, u mnie na przykład to jest obszar materialny. Robisz, pracujesz i nic kuźwa nie wychodzi. Albo masz poczucie, że ilość umiejętności, działań nie przekłada się na sukces jakby materialny czy w ogóle. I to tak, to z jednej strony to są właśnie te szkodliwe życzenia, klątwy i tak dalej, a z drugiej strony programy rodowe typu programy biedy, bezdomności, porzucenia i tak dalej. Dalej oczyszczanie aury, bo tam było zewnętrzne, tak? Potem jest drugi etap oczyszczanie aury z tego, co do niej trafiło. Pęknięcia w aurze. I czytam. Pęknięcie powstaje, gdy ktoś nas zrani słownie lub zachowaniem i nie ma szansy na to się zabliźnić. Nie potrafimy wybaczyć. Czyli radykalne wybaczanie to jest to właśnie wybaczanie, ale jakby ja to zrobiłam w stosunku do kilku osób. Prawdopodobnie nie przyszło mi do głowy wszystko. A też nie wiem, czy to jest tylko z tego życia. Ilość osób żywych podczepionych do aury. Osoby żywe podczepiają się wtedy, gdy chcą mieć na nas wpływ lub czerpać z nas energię do własnych celów i potrzeb. Mogą wcale nie być tego świadome. Na przykład okazało się, że moje dziecko, to młodsze, ma jakąś osobę podczepioną i pani powiedziała, że to może być po prostu dziecko z przedszkola, bo jakby tutaj nikt z nas, które na przykład, kiedy dusza dziecka chce jakby pomóc innej, to może jakby dobrowolnie otworzyć się na to, żeby ktoś z niej czerpał energię. Rozumiecie? Po prostu wystarczy, że się jakby współczuje jakiemuś tam dziecku, które płacze, na przykład tęskni do mamy i tak dalej. A jest dziecko takie empatyczne i tak dalej. Dlatego mój młodszy ma też wypalenie. Okej. Obszar emocjonalny. Klątwy zaniżające poczucie własnej wartości. Mentalne. Klątwy ogłupiające, blokujące myślenie.
obszar astralny, klątwy, straszenia, piekło, karę, Bogiem i tak dalej. Nie mieliście? Chodziliście na religię? No nie wiem, ja nie znam dzieci, które by nie miały takich snów złych i tak dalej. Czy nie wiem, jak to co przeżywał, ale ewidentnie miałam myśli o piekle, bałam się go, bałam się szatana, zła i tak dalej. Moja babcia mi takie rzeczy opowiadała. W sensie, no też była trochę zindoktrynowana katolicko. Ale na religii takie rzeczy przecież się mówiło i to nie wychodzi dzieciom na dobre. Ważne jest tak, ilość bytów wyobrażeniowych, które wypełniają aurę. Wyobrażenie to, co myślimy o ludziach, życiu i sobie. Często są to te same myśli, które tworzą wyobrażenie. Czyli to nie jest jakaś istota zewnętrzna, jakby jakiś szatan, który nas... No nie, słuchajcie, myślokształty to energia. Ilość bytów, które przybrały w naszej pamięci postać demonów. I to jest jakby demonizm. Niektórzy myślą, że egzorcyzm to jest tylko to. Demonizm to jest wyolbrzymiona postać lęków. A lęków można mieć mnóstwo z tego życia, ale można mieć też lęki rodowe. To wychodzi też w analizie karmy. Lęki rodowe. I jakby wychodzi w tych historiach rodzinnych. Na przykład tak jak tutaj było, w którym mówiłam o programach rodowych, biedy, głodu i tak dalej, to takie same są lęki. Lęk przed utratą domu, lęk przed wyrzuceniem z rodziny, lęk przed w ogóle porzuceniem. Ja mam bardzo dużo takich lęków, się okazuje, że wielokrotnie byłam jakąś sierotą, kaleką. Gdzieś mnie ktoś przygarniał, potem jakby to się źle kończyło, ci moi rodzice zawsze byli jacyś niedorobieni. Więc mam takie lęki. Okej. Demonizm wyolbrzymiona postać lęków. Spirytyzm, celowa chęć przyciągania duchów. No tutaj jakoś niekoniecznie ktoś musi to mieć. Mediumizm, aczkolwiek tutaj jest w procentach typu 11-12, więc jakby. I to, ale ten mediumizm to może być po prostu nieświadomo kontakt z duchami na poziomie snów. No to na pewno mam. Ilość duchów karmicznych, których energia jest aktywna w aurze. Co to jest? Negatywne wyobrażenia o kimś z innych wcieleń lub tego życia, z kim łączy nas traumatyczna pamięć. Często są to osoby żywe, inkarnujące w pobliżu. Nie jest tak, że spotykamy ciągle nowe osoby. No nie! Mi wyszło, że w ogóle bardzo słabo się znam ze swoimi rodziną tu najbliższą. Natomiast moi partnerzy, zwłaszcza ci wcześniejsi i często obcokrajowcy, jakoś, wydaje mi się, że jakoś pierwsze moje wcielenia to były, no na pewno nie tu, to jest po 60-70 inkarnacji, czyli jakby znamy się dobrze, ale bardzo traumatyczne są te. I powiedzmy jest napisane, że do uzdrowienia jest ileś tam kilkadziesiąt wcieleń. Ok? Czyli to jest wszystko to, to są te negatywne wyobrażenia. Ale nadal, żeby w ogóle dobrze pracować z tymi programami, z tymi lękami i tak dalej, to oczyszczenie jest bardzo potrzebne, bo wtedy nie oblepia nas ta energia, jakby te lęki nas tak nie przytłaczają. One są w poziomie świadomości, to jak graliśmy rolę, ile w tych wcieleń na przykład było, z kim, co, jak i tak dalej. Świadomość zostaje. To nie jest tak, że to się jakoś zapomina po egzorcyzmach. Nie, ale jakby nie jest się obciążonym negatywną energią. Ok? Potem jest pokazane aura, jak wygląda i to też się jakby wyrównuje. Trzeci etap oczyszczania to jest oczyszczanie astralne z tego, co zostało obudzone w podświadomości. I to właśnie są często te poprzednie wcielenia. Programy czy poprzednie wcielenia, jakby to się budzi, jakby podobne okazje, podobne traumy, podobne lęki. Powiem Wam dzisiaj na przykład, dobra, miałam na przykład wszelkie kłótnie, scysje, czy jakoś reagujemy na coś takim negatywnym czymś, to są właśnie jakby coś w genach rodowych, tak? Albo to może być mój lęk, a może być nie mój lęk, albo mój z poprzednich inkarnacji, kumacie? Na przykład dzisiaj się pokłóciłam z mamą, ale jestem teraz bardziej świadoma. No pokłóciłam się i trudno, ale jakby poszło o to, że czy dziecko albo dzieci wolno zostawiać w samochodzie, a w domu czy można. No i na przykład ja uznałam, że jakby kurczę, jak ja wychodzę na pół sekundy, żeby wziąć inne dziecko albo nie wiem, cokolwiek, tak?
to 11-latka i 4-latka mogę zostawić w samochodzie, nie? Tym bardziej, że mam na nich oko i nie zostawiam na 20 godzin i nie jest gorąco i tak dalej. Natomiast ona uważa, że absolutnie nie, bo po prostu samochód może wybuchnąć i w ogóle. Wypadek, a w domu, mówię, w domu, milion 200 powodów jakby, czy okazji do tego, żeby był wypadek w domu. Więc jak gdyby, o co tu chodzi? No więc przypomniałam sobie, jest coś takiego, że na przykład moja mama, matka i ja mamy ten sam program rodowy, spowodowanie wypadku drogowego, nie wiem czy samochodowy, nie wiem czy samochody wtedy były, nieważne, generalnie gdzieś spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Ja to mam, jakby teraz przynajmniej jak jadę samochodem i widzę, bo widzę jakby wjeżdżanie w jakiś samochód, takie mam migawki. A to nie jest tylko to w ogóle jest chyba z jakiejś inkarnacji moje, ale głównie to jest rodowe i ona też to ma, więc jakby ta kłótnia wyszła na podstawie tego. Ponieważ ja to wiem, to ja właściwie powinnam nie wchodzić w to, ale wlazłam w to, bo nie wiem, może mam gorszy dzień. A jeszcze 1 200 000 razy się to zrobi, tylko ważne, żeby potem to świadomie przeanalizować. Natomiast bardzo dużo takich programów z sesji kłótni to też jest na poziomie pieniędzy dobrobyt, ponieważ cały ród mój ze strony mamy i taty to była bieda, nędza, utrata mieszkania, ktoś przepuścił cały majątek albo ukradł cały i uciekł, ale najczęściej to były jakby programy takie rodowe, zniszczenie całego majątku, spalenie, odebranie, bieda, nędza, umieranie w nędzy. Okay? I to jest bardzo słowiańskie. Ja jestem pewna, że większość osób w Polsce to ma. To jest taka trauma po prostu braku. Okay? Dobra, zobaczcie. I teraz ten badanie w przestrzeni wspomnień, duchy karmiczne, czyli cząstki dusz, które łączy z badaną osobą traumatyczna karma. To też się oczyszcza. Karmiczne pochodzenia rodzinnego, cząstki dusz w aurze astralnej, orszak astralny, dusze związane z nami przysięgami i obietnicami, których nie wypełniliśmy. Orszak może składać się z dusz lub osób, które są nam coś dłużne. Ja mam jakąś absurdalną ilość, 994, albo to jest z jakichś poprzednich, nie wiem, jak się przysięgało publicznie, ale może też być związane jakoś z działalnością internetową, w sensie jakoś z publiczną osobą, w jakikolwiek sposób, nawet minimalny, to i na początku się podejrzewam bardzo wikła w oczekiwania, że coś jestem winna tym osobom, tak dalej. Nic nie jestem winna, robię coś, robię film, bo mam ochotę, bo chcę to wypluć, bo czasami jak to powiem, to lepiej mi się ułoży w głowie. Teraz mam taką motywację i zupełnie inaczej podchodzę do hejtu i wszystkiego. Ale na początku mogło być inaczej. Plus podejrzewam, że jeżeli powiedzmy byłam poza tym, że kleką i jakąś niewolnicą i tak dalej, ale kiedyś byłam kilka razy królową, no to sorry Winnetu, jest jakaś większa odpowiedzialność, nie? To też mogło zostać. Zróbcie sobie z ciekawości te jakby role karmiczne. To bardzo wyrównuje, jakby otwiera świadomość, bym powiedziała. Także układy wobec kogoś tam. Jeżeli na przykład macie kogoś w rodzinie, kto się strasznie stara, no to być może dlatego, że nabroił w poprzednim życiu. Albo wy macie poczucie strasznie obowiązku wobec kogoś. To być może jesteście mu coś dłużni i on wam powinien to umożliwić. A tak samo wy powinniście umożliwić komuś na przykład wyrównanie długu karmicznego. No i tyle. Myślę, że tu już drugi etap. Trzeci etap oczyszczania. Dobra, i teraz jeszcze są takie trzy definicje, to Wam przeczytam. Ostatecznie, żeby jakby było jasne, co to jest ten egzorcyzm. Opętanie demoniczne. Jakby to jest wtedy, kiedy się dostaje jakieś trzy wykrzykniki. No u nas nigdzie tak nie było. No myślę, że widać, jak się ktoś zachowuje naprawdę psychopatycznie. To są takie dzieci, które się zachowują dosyć psychopatycznie, totalnie żadnej empatii, nie wiem, maltretują kogoś tam, zwierzęta i tak dalej.
No ale czytam. Opętanie demoniczne. Stan, gdy lęki zaczynają przekraczać dopuszczalne normy, z którymi możemy jeszcze sobie poradzić. Mogą pojawić się koszmary senne lub wyłączenie pamięci snów. Otoczenie także może odczuć przypływ stanu takiego. Może wyrzucać się przez sen, walczyć z czymś niewidzialnym, przynosić lęki do życia codziennego. Duch karmiczny. To pewien rodzaj wspomnienia, wyobrażenia o kimś, z kim łączy nas pamięć zdarzeń traumatycznych, z kim mamy niewyjaśnione i niezamknięte sprawy z przeszłości. Może pochodzić z poprzednich wcieleń lub obecnego życia. Orszak astralny to zbiór wyobrażeń o osobach z tego życia lub poprzednich wcieleń, które ciągną się za nami, a dotyczą niespełnionych przysiąg i przyrzeczeń. Działa w dwie strony. Tak jak za nami może ciągnąć się energia innych dusz, którym coś obiecaliśmy i nie spełniliśmy, tak i my możemy przynależeć do cudzego orszaku, szlaku astralnego, jeśli oczekujemy od kogoś, by spełnił to, co nam kiedyś obiecał. Energia. No dobra. Więcej nie będę czytać. Tutaj jest tego bardzo dużo. To jest po prostu jakby analizy, jak dla mnie to jest po prostu analiza energii, różnego poziomu energii, które żeśmy my wytworzyli, ktoś wytworzył, się pojawiły pomiędzy jakby one, to co ktoś nam wysłał i myśmy nie przerobili, nie odrzucili, to w nas zostaje. Tak naprawdę wszystko jest na poziomie energii. Wszystko jest energią. Także więcej odpowiedzialności w życiu. Natomiast to życie tutaj polega na tym, że się doświadcza i się pewnych rzeczy nie... Doświadcza się na zasadzie takiej przez robienie tego, przez błędy. No ale są takie metody, to trzeba z nich korzystać i naprawdę polecam. Kurczę, 30 minut gadam. Dobra. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Pozdrawiam, Joanna.